mogą przyjść to toksyczne osoby, bo była taka spina na ten, na Discordzie u mnie, bo... Te, o których ja ci tam wspominałem? Mm. Dzisiaj była taka spina. Ale te osoby, które ci wcześniej mówiłem tam o tych, tak? Nie. Czy mówisz o tych młodziakach, co gubar żną? Znaczy, wiesz co, nie, bo taki znajomy źle zrozumiał ten, to co ja napisałem, że wiesz, bo Szel napisał i się zapytał tego znajomego, kiedy live ze mną, no nie? No a ten, a ja po prostu tak, napisałem, co odpierdalam, a dobra. A ja napisałem po prostu, że z pizdami nie gram i nie chodziło mi o niego, no nie, a ten, a po prostu, że ten, że nie gram z innymi, no nie, tylko, no, siema, tylko chodziło mi, że, a dobra, że po prostu nie gram z takim jednym gościem, no nie. Nie będę tu mówił z kim. Dobra, gdzie idziemy? Znajdź kostur Kazdrów. Aha. To chyba przez teleport, nie? Aha. W tym czasie, jak tam chcesz, to możesz opowiadać, a jak nie, to pogadamy o tym prywatnie, że tak powiem. Tak, tak. Do Żyny... Przełęczy, no. No, także ten... Po prostu wyszło nieporozumienie, o, i tyle, no nie? A, ale naprawiliście już, to znaczy wytłumaczyłeś może. No. Tak, ale on od razu nastał z grupy swoich ziomali, no nie? I ten, i po mnie tam jeździli, no nie? Ja ten, no... To takie trochę nie fair. No. I od razu jak coś nie poszło, to każdy przysyła swoich jakieś tam paczki. Bez sensu, nie? Tak, i ten, i przede wszystkim wiesz, żeby, dobra. Jeździmy po sobie, a nie jeździmy po rodzicach, czy tam po kimś, no nie? No ja uważam, że nawet jeżdżenie jest głupie, bo... No chyba, że ktoś ma 13-14 lat, no to może się tak zachowywać, ale nie w momencie, kiedy ktoś jest, powiedzmy, powyżej 30 roku życia. No chyba, że ten ktoś chce z takimi się spinać. Siema, Szelu! Co? A Szelu wbił. Siema, Szelu, siema. Co? Ten. Jedno. No i tam. O tak, było, tak. No i idziemy tutaj pańczyć. Byli. No i to już pokonaliśmy. Tak, już, tak. Co, Kubi? To po co my tu wyszliśmy? Niepotrzebnie. No. Dobra, Wyżynna Przełęcz. Odkryjmy znowu ten kawałek, bo on nie jest duży. Mm. Gdzieś powinniśmy iść dalej. Na pewno nie tam do... Raczej do Pajęczycy, bo chyba, że tam jest gdzieś przejście, ale nie wydaje mi się, bo ostatnio ją ubiliśmy i nie było przejścia, tylko jakaś tam panienkę żeśmy próbowali ratować. To za chwilę, bo ktoś mi coś napisał. Spoko. A wiesz, że było takie nieporozumienie coś i tyle, nie? Nie wiem kto pisał. Ale ogólnie dla mnie to jest głupie. Jak zawsze coś wychodzi nie tak, to są jakieś pseudorajdy i jakieś najazdy. Zamiast zostawić po prostu to w spokoju, dobra, była jakaś tam spina czy nieporozumienie, whatever. I to... że tak powiem, puścić niepamięć, ale nie, oczywiście. Chyba głupiej się zachowywać. A kto pisze akurat teraz na Steamie? Ja nie piszę, bo przecież... Tak, wiem. No puść mnie, frajerze, jebany. Nie mam do tego. Ja idę tam do ciebie, jeśli masz problem. To położony.
ale powiem ci tak, no spoko się gra w tego Van Helsinga wspólnie, z tym, że... Nie trzymamy się razem, nie? No tak, jest trochę chaos potem po prostu, że... Tak. Na początku się trzymałeś, później każdy poszedł w cholerę w swoją stronę i szukaj wiatru w polu. Choć, a tak to powiem ci, nie to żebym coś miał do gry wspólnej w Van Helsing, bo nie mam, ale chyba jednak troszeczkę bardziej wolę grać w D3, nie? Aha. Parę osób. Czekam kurwa na tego donata, stary, ja tu głoduję kurwa. Żartuję oczywiście, szedł, żartuję. Ale wiesz, wytłumaczyliśmy sobie to i owo. Jest git, no nie? To jest najważniejsze, że jest okej. O, ten typek. Nawet jakby nie było okej, to powinno być zostawione po prostu to. I tyle. No chyba, że ktoś przyjdzie i faktycznie dzień później, czy tam parę godzin później i sobie to wyjaśni tym kimś, no to luz. Dobra, padłem. O, idę do ciebie. A co tam u ciebie, Szelu? Robiłeś streama? Dawaj, dawaj, kurwa, dawaj, bo... Kurde, ona wiara, poczekaj. Będzie... Nie no, muszę ich pokonać, bo... Tak to mi będą... Spoko, ja jestem cierpliwy, Szelu. Pół minuty. Nie, ja tu kurwa walczę o donata. Czekaj, jeszcze parę sekund. Dobra, teraz mogę cię wstrzymać. Nie robiłeś streama, tak? Dobrze. Aha, skreślenie. Zapominam sobie cały czas. Ej, tutaj masz jakiś topór, nie wiem, czy ci się przyda, czy nie. Czekaj, ja w ogóle coś też wziąłem. Mam jakąś bidę topór, ale to jest ten, a to też bida. Ja też mam biedę, wyrzucam, to nawet nie będę sprzedawał, bo wstyd. Nie, to białe to w ogóle, to tak, możesz tak. Na śmietnik sobie wyrzucić. O, czekaj, tu jest książkę chyba, jakiś kryształ. Ty jesteś bogaty, Szelu, kurwa, wiem o tym. No tak, on mówił ostatnio, że ten... Nie, ja to nawet mówiłem. No. Ostatnio w Van Helsingu, gdyśmy ten... Ja. Mogę zasponsorować, nie akceptowałem. Ale ten... Kurwa, w komentarzach już przez tego Van Helsinga to piszą... To taki z grupy pisze... Tej tam twojej grupy? Tego Jokstara, no. Van Landrym, kurwa, no nie, to jest, kurwa, ty się przyjebali teraz, wiesz, bo cipaliśmy w jedną grę. No. I teraz ten. Ale wiesz, to tak dla jaj, no nie? A nie, no ja... Jokstara... Nie ma... Szelu, ja nie jestem bogaty, nie ma opcji, ta. Powiedzmy, że... Znam się, bo tam pisał do mnie, ja do niego i tam mamy bodajże suby czy coś, gdzieś tam ten. Ale w porządku jest ten Jokser, ja go lubię. Tu jest. Wiesz, ale też tam z grupy są osoby, za którymi nie muszę przepadać, no nie? No nie da się wszystkich kochać, niestety. No to dokładnie. No świat tak nie powstał, no nie? Nie no, fajnie by było, żeby się wszyscy lubili i kochali, ale no niestety. No tak. Nie ma tak pięknie. Może, nie wiem, lubić, uwielbiać, kochać, nie wiem, 20-30 osób, a 31 nagle... Ta. Będzie się nie lubić, czy tam ta. Nienawidzić. O, kurczę. Mały, no taki... Pytunio. Tam nie...
Jebane żaby. One trochę przeszkadzają te żabole. No, ja tam próbuję. Dobra, znowu padłem, ja jebie. Góry, tutaj. Nie mogę się szalu doczekać jak ten. No to z daleka próbuj wtedy. Uciec, to czekaj. Nie mogę się szalu doczekać jak wyjdzie Czarnobry Light już z tej. Z wczesnego dostępu. No fucking żaby. Nie pozwalają mi cię wskrzesić ani ten bryczek się. Zajmuję, no. Dobra, to się wskaże przez łokę, to nie ma problemu. No dobra, tam no, trudno, no, tam stracisz te, ale się no, naprawisz. No, tak, tak. Zaraz padnie ten byk. No, rusz się. Czy ten end przyszedł? I co tam Kubi, nazywasz czy nie? Czy wrzucasz? Właśnie, jak tam z netem? Już dobrze? Bo tam ostatnio miałeś problem z tym bodajże, nie? A Kubi znowu gdzieś po raz. A no, może tam go wołają czy coś. No. A to ty, kurwa! Pomyliłem się całkowicie, sorry. Nie, tak byś mienił. Tak. Chodzi mi o co Polsce do ustawienia, że się bije swoich, ale nie wydaje mi się. Fajne te kierunki twoje z okna, tak fajnie wyglądają. Znaczy wiesz, fajnie wyglądać wyglądają, ale obrażenia to takie słabe trochę. No tak, no teraz no musiałbyś, nie wiem, że tak powiem, podbić trochę. A właśnie mam... Runami te... Właśnie muszę luknąć ten, wiesz co... No ja też, bo ja dostałem level i... No ja wiem, też, no, no dokładnie, dokładnie. Tak, co tu jest? Przystanę na chwilę. Sprawdzę. Runa, zobaczmy to. Dobra. No. Nowe jakieś. Długie ostrza. O kurwa, ale Lipton. Chyba długie ostrza i zatwierdź. Chociaż czy taki Lipton? Nie no, lipa. Gnioty? Buty może, nie wiem, zobacz czy będą ci pasować, jak nie to do Żyda. Już, tylko... Tylko spoko, ale to... Panie Van Helsing, że tam jest 5 okien do sprawdzenia i... Chyba to wezmę, co... Jak myślisz? No, to może nie być głupie, nie? Zależy jaki damage i na co, ale takie wiesz, nawalanie... Trzeba przetestować. O, taka nawałnica chyba może być, nie? No, albo też pierunów, no, taki spoko. Dobra. Szczerówkę. Albo tamto, albo to, albo na zmianę, nie wiem, czy tak, może się tu idzie. To chyba tak. Dobra, to wziąłem to i to. Okej, tu odkrywamy teren, musimy sobie odkryć. A nie jest, widzę, raczej duży. Dobra. Lepsze buty. A nie wiem, dobrze mnie słychać, czy znowu słabo? Tak, ja cię dobrze słyszę, bo ja tam mówię, ja zgłośniłem ten dźwięk w disie i to ja cię nie słyszałem. Choć powiem ci na przykład, bo rzuciłeś dzisiaj odcinek Tomba, bodajże, tak, oglądałem. Nie, to wiem, że tam jest słabo słychać, to no, wiem. No tam trochę cicho było cię słychać, musiałem tak... No tak. Ty nie, to wiem, że tam słabo słychać. Zabij, o! Czego się nie te owady. Waszki? Nie wiem, jakie są. Niestety nie mogę tego zrobić. Bo ten tutaj... Potrzebuję na to dzidami. Dobra, fajnie. Uff.
Jak smogu. Ale wiesz, powiem ci taką sytuację, jak taki brat mojego znajomego, no nie? Po prostu popchnął dziewczynę i ona straciła przytomność, no nie? To cham, bo nie bije się dziewczyn. Zresztą on popchnął... Zresztą nie powinno się nikogo lać, no ale tym bardziej kobiety, nie? Przecież wiesz, on popchnął, bo coś tam ten... powiedział. Tak, no i ten. No właśnie, wiesz co, ja nie chcę też bronić facetów ani dziewczyn, ale jeśli chodzi o takie coś, to ja powiem, co do kobiet, no, że bardzo często kobiety prowokują facetów, capią, rzucają, a potem tak, jak facet coś popchnie, uderzy, to one mają do nas pretensje, a tak naprawdę powinny mieć do siebie, bo bardzo często prowokują facetów, natomiast... A tak powinno być tak, że chłop może babę pierdolnąć, albo baba chłopa, tyle. Jest tak, że dziewczyna może niby uderzyć faceta, to jest wszystko okej, okay, ale jak facet jarnie, to już idzie na policję albo aresztowany jest, nie? I ten, i to jest takie nie fair, no bo co, bo kobieta powie, to musimy zabić ten. Ale powiem ci, ja... Powiem na policję, bo ona jest słabsza. Słuchaj, ja znam dziewczyny, które facetów niektórych to potrafiły rozłożyć w 10-15 sekund, nie? No ale powiem ci ten, jak było, popchnął i straciła przytomność. No nie, on myślał, że ją zabił, poszedł do domu i się powiesił. O kurwa. No. To nie sprawdził tego oddechu, tętna? Nie, bo w panikę wpadł, wiesz? No, ale... taki ząb roku, nie? Nawet więcej roku. Tak jak wiem, ja bym, nie wiem, ochłonął minutę, 5 minut, posiedział, nie wiem, czy sprawdzi tętno, czy się ruszę, czy nawet, nie wiem, ten... głowę przytuknął do klatki piersiowej, żeby zobaczyć, czy nawet rękę, czy się rusza, czuć może na serce, nie? Ale no tak, no stopno. Zobaczmy co w tej skrzyni. Jak zwykle jakieś gówno. No. No ale ten, no ale no cóż. Chwila. Szamana, kurwa. Dobra, patrz. Zobacz sobie te spodnie, może będą ok, a jak nie. O, mam dla. A nie, ja też dla szamana dostałem jakiś. Może nie shit, ale. Nie dla mojej klasy. Dzieją się te rzeczy. A te spodnie. Dobra. Nikt mi się kojarzy, że kiedyś były za komuny, teraz już raczej tych cukierków nie widzę, są takie lędrynki kiedyś były. No. I mi się skojarzyło dwójnik z lędrynkami, to one były takie twarde, ale dobre, nie? Zęby potrafiły łapać. Tak. Takie kolorowe, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze można gdzieś kupić w tych... Chyba tak, ja w sklepach, ale no mówię, to mi się skojarzyło, mówię, o, lędrynki, nie? To nie jest tego, uważaj ten. Teraz jest daleka. O, jeszcze tu koksik chyba tu żółty. Nie mogę wyjść, bo mnie trzymają w ścisku. Teraz na teraz. Rodzi. Się tepie, no. Cierpliwości, tak, bo nie mam tej. Mam. O ty wózku, jaki jesteś? A brakowało mi trochę Diablo. No fajnie jest, można powiedzieć. Powiedz, trochę lepiej mi się gra Diablo niż Van Helsinga.
To jest takie moje uczucie. To jest, no. Nie to, że czuję źle się gitam pana. Tak. Nie, ale tak mówię. Jakieś bardziej mi odpowiada granie te trzy. Tutaj zobaczę po spodkach. Nic nie ma, tędyk. Jak mapa. Poczekaj, ja sekundę idę zapalić światło, bo ciemno jest, moment. Spoko. I co tam, Kubi, powiesz? Zupkę chińską? Jest fajnie. A, to smacznego. Dobra, jestem. Jak tam coś jest, to smacznego, nie? Dzięki, dzięki. Jakiegoś kepsa, czy kolację? Ja pierdolę! Co? Co się stanęło? Gdzie mój Van Helsing? A, tak napisałem. Nie, mój chrześniak. Ewentualnie Diablo XD, bo mi ochoty narobiłeś. Muszę mu napisać na streamie. Ja słuchajcie, jak to jest z tą rejestracją, żeby dostać niby darmo tego kata, bo ja tam byłem na ich stronie i tam nie ma jak się za bardzo nie możliwość zarejestrować. Nie, nie, ja kupiłem. Ja mimo, że miałem te trzy części. Nie, no tak, ale tam ktoś podpowiadał, byliśmy ostatnio na Van Helsingu, to mówił, że trzeba się zarejestrować na ich stronie tam tego Neocora, nie? Mhm. Bo to od nich gra jest Neocore Games. No ja tam byłem i tam nie ma jakiś za bardzo chyba, albo ja tam nie zauważyłem bynajmniej, żeby się zarejestrować i przytulić niby tego kata za darmo, bo mam wszystkie przecież części. No. Jak ktoś będzie wiedział, to niech tam ewentualnie napisze w komentarzu lub się wypowie. To ten, to ja wtedy spróbuję zrobić tak jak, no, tak jak tam ktoś poleci. Chwila, coś mi nie pasuje chyba znowu z opcjami. Nie, dobrze jest. To mi oczy łzawią, kurwa. Wczoraj oko miałem czerwone i bolało. Po prostu ciągle mi łzawiło, bolało i ten. Nie bardzo mogłem. No. Podkryte. Ale nie. Ja nagrywam Tomb Raidera, a Krzysztof właśnie wchodzi i gdzie? Gdzie z pretensjami już? Gdzie? A ja mówię cicho, bo nie nagrywam. Gdzie jest pan albo diabło, tak? Tak, a ja mówię cicho, bo nagrywam, no nie? Aha, dobra, nieważne, później. Dobra. Ja tu jeszcze, zanim tam pójdzie, no jak już ten questik zrobimy. Ty, no i sprawdzałem na speedteście Okla, czy jakiegoś takiego, no nie? Co? Na speedteście, no nie? Sprawdzałem Okla, Okola, chuj, jak się to nazywa, nie wiem. I tak, cztery mam pobierania, wysyłania mam 9,5. Jest boss. Znaczy boss, taki no. Podboss. Zawsze powinno być tak, że jest więcej downloadu, a mniej uploadu. No widzisz, tak widzisz, ja mam odwrotnie, kurwa. To nie wiem, to coś jest w tym razie nie fala chyba. Też dla mnie jest dobrze, bo mogę streamy robić już nie, no, już tak, w miarę że, jakiejś jakości, nie? To coś tam jest nie tak, no bo zazwyczaj jest tak, że się ma więcej downloadu i mniej uploadu, no bo tak to z reguły działa, nie? Który jest ten właściwy? Dobra, pas pierwo. Tak. No, może radiówki mają inaczej. Znaczy ja wykupiłem, wiesz co? Więcej uploadu niż tego pobierania. Może dlatego tak masz? Tak, tak. Czyli jest możliwość u ciebie
pobywania uploadu do luz, to ja wtedy się zgodzę, że ty możesz mieć tak jak mówiłeś, nie? No. Ale no. Normalnie zazwyczaj takim jak ktoś ma neta po prostu, to ma więcej downloadu i mniej uploadu, nie? Tu na razie nie. Jeszcze odkryjemy tu kawałek terenu, bo tam jest niewielki taki ten. I on jest tutaj. To jest dosłownie 10 sekund. Czy w tej grze pada deszcz? Chyba tak. Tak, były takie. Bo właśnie chyba teraz tak mrzy, jakby czy coś takiego. Jest, taki trochę pada. No były przecież burzy, pioruny. Fajnie właśnie. Trochę tego w Van Helsingu brakuje, no nie? No w Van Helsingu tam też są jakieś takie pogodowe elementy, ale jakoś tak chyba słabiej i mniej z tego. O, jest, dobra, doświadczenie chyba to dostanie trochę więcej. Dobra, wszyscy... Zabij. Kurwy, synów. Elby, to niech się nam pomaga, a nie przeciwko nam. Tak. Tylko bronią lasu i przyrody. Tak było w Tolkienie, zresztą czytałem trochę jego książek. Mhm. Miałem kiedyś taki plan. Do dziś nie zrealizowałem, ale pewnie zrobię to kiedyś. Że postanowiłem sobie, że przeczytam jego wszystkie książki, które stworzył, nie? Mm-hmm. Tam zrobił, ten napisał. No część przeczytałem książek, ale to... Jeszcze pewnie część brakuje. Ja wiesz, ja czytam książki takich tych jak Stanleya Kubricka. Takie horrory i tego typu. Stephena Kinga, tak. Lovecrafta. Spoko. No oni, znaczy ja kawałek czytałem chyba Stephena Kinga? Nie pamiętam, chyba tak. Ale stwierdziłem, nie, jakoś ja wolę właśnie albo czyste fantazy, jak takie Tolkien. Mhm. Przykład nie przepadam ze Sapkowskim ten. Nie, ja właśnie... Science fiction, jak już miałbym, to już prędzej. Na przykład, o, polecam też, bo czytałem Herberta, na przykład cały Dune, cały tą trylogię, czy parę książek. Ale ten, ale właśnie muszę tego, to metro książki sobie kupić. A metro kupić. Tego, tego... Dimitria, tak. Poza jakiegoś, on tam miał jakieś nazwisko, Głuchowski chyba, czy coś takiego. Głuchowskiego, o. To wchodzimy do tego klanu Księżyca, poziom pierwszy, oczyścimy, nie? Bo tak, poziom tak. Tak. Tam się świeci i tam druga jest takie wejście, to najpierw do tego, nie? Tak. No, to pewnie... Jaki smak, kurwa, tej zupki chińskiej, bo mi narobiłeś ochoty. Pomidorowa pewnie, albo rosy. Najczęściej wydają takie. Ja zajebiście lubię ser w ziołach. A, chyba jest, ale to ja nie będę reklamował firmy, ale wiadomo, to on, chyba że on to na K robił tą firmę, czy takie te potaniości z... Nie, te trochę droższe. A, czyli na K pewnie. Tak. Nic nie było, tylko te, to mówię, a tylko jeszcze coś. Może jakiś boksik będzie, o, jeszcze z pół centymetra i level będzie, No jeszcze dwie całe kreski. Szybko tutaj, raczej idą levelem. Tak. Van Helsingu do czasu idzie szybko, tak. No nie? No, to, a później idą tak dosyć wolno. Tam po, nie wiem, 10-15 levelu, czy tam w którym. A, wyłożyłem się, kurwa. Zginąłeś? Tak. Uważaj, pająki za tobą. Jest moment. Bo nie dadzą mi cię wskrzesić. Dobra, to się wskrzesza. Nie, już pół minuty nawet nie, bo mają końcówkę energii. A szkoda, żebyś ciągle tracił wytrzymałość i dobre przedmioty. Ma ten pająk.
Ale ty, tych dwóch, co wbijają na streamy tam, na pogadanki, Otaku i Szalu, oni są spoko goście, nie? Znaczy normalnie tekściarze i w ogóle, tak, nie? Tak, to są wariaci pozytywni, no nie? O, pozytywnie zakręceni. Tak. Dobra, teraz mogę ci przejść, bo... A Szalu to jest Judasz, kurde. To jest taki Judasz, że nie... O, że... Spaliło światło. Otaku jest jedyny w swoim rodzaju. Czasami cię przerywa, ale to... Chyba z tej winy, że prowadzisz tego. Prima. Mówię, że Otaku jest jedyny w swoim rodzaju, no nie? No, niektórzy ludzie tacy są, zresztą jeśli nie większość ludzi, tak. Tam są tego typu. Są rodzaju specyficzni i tak dalej. Znaczy ja go podziwiam, ale to ci powiem, wiesz. O, energii to teraz sobie tu uzupełnię, bo mi niepotrzebny jest ten właśnie. A tu jest nic nie ma, zaułek ślepy, a tu... W ogóle taki interku jest spoko. A jak wiecie jedzie? Co, już do wyjścia? Nie, czekaj, jeszcze tutaj. Ja, do wyjścia? Tam było wyjście, czy poziom drugi? Poziom drugi, no, o co mi chodziło. Nie, to jeszcze na dole nie byliśmy. To wracamy się, czy olewamy, to idziemy dalej? No, jak uważasz? Ty tu prowadzisz ten. No to czyścimy, no nie? No to tam pewnie będzie dwa załogi, pójdziemy w 5 sekund i trzeba będzie się znowu wrócić. Heh. Pewnie będzie, bo tak... Nieraz jest w grę. Van Helsing. Kręcimy tę minutę, dwie, to się nic nie stanie. Tak. Turu. Tak samo chrześcijan. No, pójdziemy i po dwa załuki. No wracamy. Dobra. Tak samo ten. Krzęśniaka mam, tak, taki jest... jakiś młodziak pewnie, nie? Wiesz co, no 20 mu będzie biła, no nie? No pewnie taki młodziak, nie? Znaczy młody, ale w sensie myślałem, że ma mniej, nie? Ale, wiesz, ma głowę na karku, wie jak zarobić. No i bardzo dobrze. Zresztą jest taki kumaty, no, o, że tak powiem, no, nie? Czekaj, ja zobaczę, bo dostałem ten level i tu sobie chwilę poświęcę. Dobra, ja tu na ekwipunek popatrzę. Coś mi to... Dobra, rękawica. Ale nie chcę, bo to takie... Dobra. To jest mi jeden na ten. Aha, tu jest. Chyba to wszystko tu. Teraz jakieś przedmioty jeszcze. Tarcze. Okej. O Jezu. Co, odpisały jeszcze coś? Tą broń sobie zmienimy. A nie, to jest ten. No. Podwójne. To niby dla poręczne, dla krzyżowca. Nie, to wolę ten. A to ja się mleka napiję, bo... O, tylko... Dobra. A czekaj, jeszcze tu nie sprawdziłem tej zdolności.
No teraz mi pół centymetra brakuje do lalala. Ojej, to jest moja nas. Dobra, możemy wejść tam do drugiego. A zaciśniemy, nie ma problemu. A ty? Nie, panią. No, obróć się, no. Mam broń lepszą, mocniejszą, tylko że jest to broń dwuręczna, a ja jednak... O, on rzuca, jebaka, zabił mnie, no jebany. O, ja bym zatrzymał ten. No. Próbuję cię wskrzesić, czy mi się to uda. Kurde, no te żaby głupie. Lewy wąrzuca ten. Dobra, jak chcesz, to się wskrześ, a jak nie... Dobra, nie ma problemu. Jakby będziesz chciał wrócić się na chwilę do miasta, to mów, to zrobimy teleport, tutaj mamy. Nie ma problemu. Bo trzeba się podnaprawić, trzeba ten... A dlaczego ja tego nie użyję? Kurwa, gdzie on jest? Fajnie. Potrzebuję leczenia. Zadaję mu takie obrażenia? Fa. Ja zamroził mnie któryś. No. Któryś mnie zamraża, chyba on. No, zamroził mnie i padłem, dobra. Tak się trochę zginie. Dobra, dostał. Dobra. Nice. Ja chcę już zobaczyć sobie te zdolności, umiejętności i przedmioty i tak, tak dalej. Tak, już. Nowe jakieś. Uderzenie błyskawicy, jak to wygląda? Pobiję bićka zimnego. Wiesz co, to może być lepsze, bo to takie pojedyncze daje, a nie takie. A to? Nowe. Ja przetestować w każdym razie. Wściekły sztorm. Kicha, tam to było lepsze. Ja wyglądało tak sobie, ale nie wiadomo, czy to leci losowo, ten no, sztorm. Tak, tak, leci właśnie. Po prostu na wprost przeciwnika i go wyłapuje. O, to jest ten. To jest lepsze chyba. No i to, dobra. Błyskawice spoko. I tamte lodowe też były ok, co miałeś, tak, tylko tak. Nie wiem, czy te lodowe są silniejsze, czy te z błyskawicami. No właśnie. Też jest takie coś, że trzeba brać pod uwagę. Są przeciwnicy odporni na prąd, tak jak tutaj. Tak. A są tacy, którzy są odporni na tamten lód, nie? Tak. I... Badać sobaki. Kurde. To jest to niebieskie. A, ten. Południowy brzyn teleport, to jeszcze tu nie wchodzimy. Nie. Czyścimy tu. O, skrzynie. Żółte i białe. Zobaczmy. Oczywiście ścierwo i jedno niebieskie. Zobaczmy. Żółte i białe. Ale kicha, rzadki hełm. O, jest czarownik, tak? Tak. Dla ciebie mam ten hełm, taki czapkę Gandalfa masz. Okej, już. Bo to nie dla mnie to. Dobra, to. Lepsza czy... Nie, dobra, do Żyda. To dużo Żyda puszczę. Aha, zaraz bratanek przyjdzie. Kiedy gramy w GTA Online?
O, ja i ty, czy tam ktoś się pyta? Mój ten bratanek, ten młodszy, co chodzi do... A teraz pójdzie do szóstej klasy, no. No. To wiesz co, to tu już mamy odkryte. To możemy iść do tego chyba teleportu tutaj. No luźno. Ja miałem zainstalowane wcześniej GTA i online też, to później zaczęło mi tak pożerać w sensie pamięć dysku, że najpierw 80 parę giga, potem prawie 100, potem ciągle aktualizacje do online, a potem miałem 115, 126 i tak rosło mi co kilka dni. Mówię, nie, a jeszcze w tym online, jak się grało z randomami, wchodziłem, tu jeden strzał, ktoś mnie zabijał, no potem tak. Znowu się rozbiłem i tak, weź tu graj, nie? Tak. Czekaj, czyli tak, tu mamy to jedno wyjście, to teraz możemy iść do tego drugiego, a potem do tego migającego. Chodź jak tutaj, w tą stronę, jak możesz. No i może tam. Nie, idę. Dobra, ja tam nie wejdę, tylko tutaj poczekam na ciebie przy wejściu. Kubi, nie siedź tak cicho, bo aż głupio. Jad, nie? Bodajże. Tak. O kurwa, o, fajnie, dobra, no spoko, nie znajdźcie dzień z posiadłości do Ryka. No chodź tutaj, to zrobimy za parę minut. Chyba, że tam chcesz, to pójdę, dobra, idę. No już kurwa, zaczęła się jadka. O, okej, to idę tam. No, w końcu jesteś. Zatęsknił. Tak. No. Punkt kontrolny. Kurwa. Co? Kubi, gdzie jesteś? Pragnę cię, dawaj tutaj. Przychodź szybko. A co się stało, Kubi, że znowu kurwa? Może film usunąć jeszcze odstawić jakiś. Bo? Bo się konwertuje bez końca. Znaczy konwertuje rzuca. No się to zaraz wyrobię. Dobra, padłem. Mi się robi tak, że tak, że tu stawiam, nagle pokazuje jakiś ala error i muszę wycofać i na nowo. Ten, jak na przykład to chodzi o YouTube'a, tam YouTube coś sypie, nie? Ci się czasami... Tak. Ule mi przy konsoli. Drugi bycek. Zmieniłbym na tamtą broń, ale chcę tracić tarczę za bardzo. Chyba ten lód był najbardziej skuteczny. No ten taką spogę, nie wiem, no czy te pioruny, deszcz tych piorunów coś robi. Idę tam, A mam na żółto zbroję. Fajnie absolutnie zadziała, bo jest małe po lekko. No zajęliście. Dobra. Oni lubią być odporne na niektóre żywioły. To wydaj sobie krótkie i proszę, żeby będzie to łatwiej. Wiesz co, ja sobie zmienię ten
na tamte? Na lód? Tak, tak, na lód. Ościna jakaś, dobra. Dobra, zmieniam sobie na lodowe, bo to... Lodowy kolec rozstrzygnę. Tam tak. Jak zmienisz, to od razu daj na jakieś lepszeńsze te runy. Tam jeszcze runy. Tak, tak. Tajemne zestrojenie? Co to kurwa jest? Ale chujowa, dobra, nieważne. Tam to. Ten taki skok. Poczekaj, właśnie patrzę. Czas pioruna, gwiazd. Pakt. Patrzyłem, co to Gwiezdny Pakt. A, to jest to gówno. A, taki meteor. Mhm. Zamiast. Może pojedynczy, może silny. Jakby to zabije. Dobra, to jest zamieć, a bez tego, brak runy. Dobra, jest to. Okay. I to, dobra. Można lecieć. A, tutaj wszystko. To chyba, że zrobimy tak, tu odkryjemy tu i pójdziemy w te drugie wejście, a potem w to migające. Czekaj, tak. To migające? Nie, ty już poszedłeś, tylko w te drugie wejście najwyżej. Nie no, zdecydowanie to jest lepsze, bo spowalnia i zadaje damage. O to chodzi, żeby spowalniało, żeby nie przychodzili tak do siebie blisko. Do mnie to bez różnicy, bo ja i tak ja podchodzę do gry. Niestety nie mogę tego zrobić. Nice. Dobra. Kiedyś grałem wtedy Tomba 1, to taki wydawał mi się wcale niedługi, a teraz jak rzucam to na YouTube, to tak dłuży się. A co takiego? No to Rider, nie? Bo kiedyś jak grałem prywatnie, przychodziłem, to mówię, no nie za długa gra, nie? A jak teraz wrzucam na YouTube'a go, tak, nie, taki długi on jest, tak... Znaczy, ja ci powiem, że jestem tam, gdzie Lara ucieka przed tym ogniem, co tam jest, że ma przed tym uciec, no nie? Aha. No to ja... Który? 10 odcinek to dopiero jest. Znaczy ja tu już nie patrzę na ilość odcinków, bo ja uważam, że to będzie 15 odcinków, czy 30, czy 50. Ważne, żeby po prostu przedstawić fabułę, zaprezentować grę i tyle. Kiedyś na to nie patrzyłem, później zacząłem faktycznie trochę na to patrzeć, to starałem się, żeby było jak najmniej odcinków. A teraz to tak na zasadzie, będzie mało, to będzie mało, będzie więcej, to będzie więcej. No. Ktoś będzie chciał przyjść, to będzie oglądał, czy subskrybuje mój kanał i tam ogląda, no. to będzie oglądał bez względu na to, czy jest odcinków 5, 15 czy 50, nie? Oczywiście. Czy tam 50. Bo może kogoś, nie wiem, interesuje, albo uzna, że dobra, nie, to nie będzie oglądał, dziękuję i do widzenia. Ja nie będę nikogo trzymał, wiadomo, na siłę, nie? Tak. To ma być dobrowolne te północne wyżyny. O, jest teleport. Nie wróciłbym się na chwilę do miasta, ale... O, ja pierdolę. Oj? Czy wiary milion? Tak, dobra, ja już poległem. Ha! Ja idę tam. Okej. Okay. Teraz, strzeszam się. Chodź cicho. Ja mam takie pole, tylko nie wchodzą, to damage zabiera, a tam bodajże chroni jakieś tam leczenie i czy coś, nie pamiętam. A to ty. Ta mańgrypy tą postać przypominają. Mapa.
Tu, dobra. O, ile złota. Ale co, mi niepotrzebne. Tyle. Pięćdziesiąt minut. O, jeszcze jest tak dobre pół godziny i będziemy mogli sobie kończyć. Chyba, żebyś chciał dłużej, to powiesz, nie? Nie, no wiesz co, nawet mogę... Nawet mogę do północy, kurwa, robić, bo ten... No można niby, tylko weź to potem ty... Znaczy, ty od razu rzucasz, ale na przykład ja potem... Ja bym musiał, nie wiem, pół dnia poświęcić na ten... Zresztą nie wiem, no... Powiesz tyle, ile chcesz prowadzić live'a, to będziesz prowadził, wiesz, nie będę rozkazywał i mówił tyle i tyle masz go prowadzić. Ja tylko wtedy zaproponowałem, że tak to półtorej godziny możemy, a ile będziesz chciał, to powiesz sam, nie? Znaczy wiesz, diablo to można trochę przekoksić dzisiaj więcej, bo ten... Bo diablo dawno nie było, nie? No to bo tak ciągle tego wana żeśmy cisnęli. No tak. Wiesz, klimat wana mi się bardzo podoba, bo mi się właśnie podobają takie te... To jest taki klimat przyszłości, te, o kurwa. Po lekkie z tym, z technologią. Tak, tak. X-Fiction. Ja natomiast wolę klimaty właśnie... Przepraszam, nie mówiłem przez X-Fiction, że Diablo, tylko że fantazy, o to mi chodziło. Że wolę, ja wolę takie bardziej klimaty, fantazy. Nie wiem, czy dlatego, że mi się... Ja pierdolę, tutaj jest ta ćma, ten boss. Boss ten? Idę tam. O, chyba cię udupił. Tak. No, już zbroję mam czerwoną. Idę. To jak coś, to do miasta. Tak. Może mi się teraz udać tam cię naprawić, uleczyć. No, dlatego tak padam. Jeśli ginął po dwóch strzałach. Tak. Tutaj ten ubijamy w takim razie ten, dobra. I wtedy się udamy najpierw do miasta. Aha. A dobra, spróbujecie. No tak, jasne. Nie. Pączką, nie? Dobra, to przy ostatnim punkcie kontrolnym się wskrzeszę. No to wtedy jest za friko, nie? I tam nie, chyba nie tracisz. Poczekaj, bo sobie przybliżyłem kamerę, jak się oddala? Tym, nie kręci się tym, w myszce tym, nie. Ja to miałem chyba ustawione, że ten. Kurwa, jakieś komary po mnie latać. Ale zimie komary. Okej, padnie ta ważka. Władca tych. Zetkom, dobra. No nie wiem, to zależy kto jak sobie ustawi, no, nie? No tak, bo ten... Ty na padzie ciśniesz, czy...? Nie, na klawiaturze akurat, ale ja tam sobie mam własne ustawione te przyciski, które mi odpowiadają, żeby mieć bliżej. Nie uniosę nic więcej. Załatwiłem tą. No to mam. Gdzie ty jesteś? A, ta czerwona, ta niebieska kurwa kropka chyba, tak? Tak. No to co, lecimy do wioski, żebym sobie tą... Czekaj, masz tu amulet, ci wyrzuciłem, zobacz, czy będzie pasował dla ciebie. Amulet, już patrzę. No. Jak nie, to tak zwany Żyd. Przenosimy się własnym teleportem, czy tutaj tym takim, co jest w grze, ten... Ten co jest w grze chyba, no nie? U ciebie, gdzie on jest? A, tu blisko jest, dobra. No. Tu parę kroków. Kupię te ważki. Gdzieś zwykłe, takie twarde. Nie. Dobra. Up. I do nowego trójstra. No. Dobra, jestem. Również.
Dobra, do Żyda. Mam tu, urabiam sobie ręce po łokcie, żeby przygotować dla ciebie te wspaniałe towary. A te rezolutne przedymione kule to też sprzedawać? Co? Jakie przedmioty? Jakieś takie kule te, to też sprzedawać? Kule? No. Chodzi ci o klejnoty? Tak, tak. Nie, to klejnoty sobie zostawię, bo będą coraz lepsze. Okej. I tam je będzie można, jeszcze do broni będziesz miał takiego kółka. Aha, okej, dobra. Do wstawiania, żeby sobie polepszać, na przykład, nie wiem, broń, pancerz, czy tam inny przedmiot, nie? Aha. I sobie te klejnoty wkładasz po prostu. Tak dobra. Samo jest podobnie w innych hack and slashach, tylko aha, tam może się to nazywać klejnot, albo kula jakaś tam, albo nie wiem, whatever. No to dobrze wiedzieć. Nie, tak jeszcze to sobie zostawię. Więc zobaczę do sklepikarza może... Siema Demon, siema! O, dziękujemy, dziękujemy. Co u ciebie, Demonie, słychać? Czekamy, aż wrócisz na kanał. Zobaczył kowala. Dobra. Mamy oczywiście legendarne klejnoty, zbierasz, zdobywasz, no różne. Mikstury legendarne także, nie? Tego jest trochę tutaj w tej gierce. A, mam tutaj dla ciebie, a to zaraz jak już sobie w sklepikarze obstukasz, kupiłem ci dwa przedmioty dla twojej klasy. Czarownik. No. Masz, zobacz, co prawda żółte, ale może któreś ci się przyda, jak nie, to je puścisz. 93, 85. No, gorsze trochę. No, dobra, no to z nimi. Ja tam jakoś nie jestem stratny, bo trochę pieniędzy mam. Nie wiem, czy kupić sobie ten magiczną buławę dwuręczną, czy to nie dla mnie. Buława to raczej dla mnie, buławę to dla wojowników. Nie? Chcesz? Ale to jest żółte, czy co? Niebieskie. W sumie nie trać pieniędzy, ja prędzej tobie będę dawał, bo ty tam za dużo pieniędzy pewnie nie masz, zostaw sobie, nie kupuj, zbieraj ci łajhajc. Zawsze się przyda na naprawę tobie czy coś, nie? Jedynie jak coś wypadnie z bitki na polu, to wtedy możesz mi ten dać. Wiesz, spoko, Demo. Najważniejsze, żeby się wszystko dobrze ułożyło. Życzę wszystkiego najlepszego. Zresztą chyba wszyscy my tutaj, co gramy, życzymy i co jesteśmy na DC. Miecz, zobaczę miecz, czy co jest ręczne, nie chcę, sztylety, nie, topory. Wszystko takie... O, zielone? Aha. 870 wymaga, super. 70, 60. Słabe to widzę teraz. Mam parę nowych przedmiotów.
się spodobają. Mam nadzieję, że obroty wzrosną, skoro król szkieletów już nie żyje. A tu jeszcze jest kupiec, właśnie. Zobaczę, czy coś dla ciebie jest. Dobra, kupiłem sobie. Okej. Magiczny nożem dla ciebie. Ty jesteś szaman? Nie, nie szaman, nie, czarownik. Ale nie chcę z nią gadać. Dobra, nie chcę mi się z tobą też gadać. Kurwa, zachowuję się jak Boguś Linda. Nie chcę mi się z tobą gadać. Okej. Dobra. No, wierzę ci, wierzę, demon, naprawdę. Mam też dla ciebie, kupiłem jeszcze przedmiot. Różdżkę, zobacz, czy to będzie dobra, czy poleci do Żyda, to sobie sprawdź. Ty jako ten czarowdziej, mistrz magii. Może być. Dobra, ciśniemy, czy... Tak, to tutaj z powrotem chyba do tego, nie? Do północnych... Tak. Teraz tak, mamy odkryć, tędy idziemy. Zwykle nic, dobra, czyli tak, gdzie jeszcze? Tu mamy... To my chyba wylizali wszystko, no nie? Tu musimy jeszcze do tego jednego wejścia wejść i tu kawałek na prawo jeszcze nieodkryty. Znaczy tak, ale tu górę my... O, tutaj mamy nieodkryte, zobaczymy, czy no, my demon też tęsknimy za tobą. Jak się unormuje, to może jakiś wspólny live'ik? Halo. No, jesteś. Najedzony, pojedzony. Ach kurwa, najedzony, to mi tu napierdala. Na noc też tak obżerać się nie za fajnie ponoć. Tak, tak mówią, nie? O. Kobi już śpiący. O, bo się źle czuję przy tym brzuchu, kurwa. Napierdalam nawet mocno. To tam jeszcze szybki wyjściany pochwal. Kobi? Ja mam... No prawie drugą. Aha. Kobi, a to... Jedno mi... Nie kupiłem. A jaką to ogórkową. No dobra, ogórkowa, zupka. Tak. Kubi, a powiedz mi, to tobie pójdzie Czarnobyl Light? No to chyba tak. O, ale wiary. Jak najbardziej, demon, jak najbardziej można robić live. Z każdym zrobię live'a z miłą chęcią. Ja z każdym nie zrobię, to znaczy nie to, że wybrzydzam, tylko są pewne osoby, które po prostu bym powiedział nie dziękuję. Ale to jest to, nie będę poruszał teraz tego tematu. No tak. Ja wiem, o jakie osoby chodzi i to co ci mówiłem na tym, tak. Nie? No to tam wiesz o... Także demon, dawaj ten znać, jak już ogarnie się sytuacja, mam nadzieję na dobre, to live'ik jak najbardziej. Co robić, jakie fajne gry, pochwalcie się. No na razie demon ma kłopoty rodzinne, także... Ja też mam problemy i to... Rzekłbym, że nawet poważne, a nie do końca nie mam jak możliwości je rozwiązać, bo one nie są zależne tak naprawdę właściwie ode mnie. No chyba demon też ma tak.
Przynajmniej w większym, w dużym stopniu. Jestem zależny ode mnie. A cóż, staram się radzić póki co jak mogę sobie, nie? A co to za but? Niebieski, mini psiki. Ale masz zajebiste te błyskawice, czy to oni wypuszczają? Oni są... A takie fajne. No tak, tylko że trzeba ją mijać, bo... Tak. Znaczy ja nie muszę, bo znaczy... Ja tam się pcham do ten, do bitki, nie? Ja no tak. Tak, ale... No chyba, żeby mi zabierały tyle, żebym musiał... A jakie demony byś gry chciał robić? Dajmy na to na live'ie. Właśnie dobrze, żeś wspomniał o tym Skorpion. A o czym, o czym? No, że jakie gry. A no, no bo tak. Bo każdy lubi inny klimat. Inne, różne. Tak. Ale podejrzewam, że dojdziemy do kompromisu, bo to. Tak, no chyba, że ktoś ma, nie wiem, 5 gier, a ktoś inny ma, tak jak ty, nie wiem, tam o 500 czy 800, no to ciężko drugiej stronie wybrać. Ja bym zginę. Ty pierwszy raz bym prawie zginął. Ale jazda. No tak jak Rojo mówi mądrze, gry dzielą, nie łączą, znaczy gry... No gry powinny łączyć, nie dzielić. No tak, tak, gry łączą, a nie dzielą. Jego tekstem może nie tyle wymyślonym, bo to kto inny dawno kiedyś powiedział, ale akurat się zgadzam w 100% z tą treścią. Gry powinny łączyć, a nie dzielić. Tak. Zresztą on kanał chyba zrobił z tego, że gry łączą nie. Dobrze mówię, chyba gry łączą. No, tam no. To napisał jako swoje motto takie niby, nie? No. Ma swoje. No kurwa, miałem akurat użyć po tej. Ja też umowę, co bym tu nie zginął, jak mnie wzięli wtedy w tej grupie w obroty. To nie mi zostało 3-4 mm chyba energii, nie? Mhm. To zdążyłem szybko uleczyć. Ale ten. Fajnie, bo będzie z kimś. Z kimś. Im więcej osób do streama, to masz lepiej, nie? Demon napisał, ale jestem zadowolony, że do tej pory jesteście ze mną i ja z wami będę też do grobowej deski. A druga rzecz, że nie załamuj się kolego, każdy ma problemy, ale nie można się załamać, a gry to zależy od ciebie. Tutaj no. Też ma rację, no tylko czasami są sytuacje takie życiowe, wiesz, nie? Że no się starasz nie załamywać, aż w końcu w pewnej chwili przychodzisz do domu po południu, siadasz na fotel, na krzesło i rozkładasz ręce i się zastanawiasz, co dalej robić, nie? No ale tak masz rację, trzeba się nie załamywać, tylko iść do przodu, nie? O, poziom dostałem. Ja, 40. Wymyślimy coś, demon, wymyślimy. I będzie dobrze, nie? Też się nie przejmuj. No, dokładnie. Tak mówię, każdy ma problemy i trzeba... Platą do góry. O, tu co robię? Nie. Dobra, 38. Dobra. Chcę zobaczyć, co się dostało ten, nie? No. Jakbyś chciał, masz tu spodnie, to potem sobie zobaczysz. Okej. Ja zobaczę jeszcze tutaj te owe zdolności. A, runę dostaję póki co. Tutaj nic nie dostałem, anuluj tu. Hydra. Popielająca hydra. O! A, to te wiem, to te
To nie są te hydry, te głowy, co tak, tam tak, 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 tak. Damona, ten filmik, o którym mówisz o swoich problemach, mogę udostępnić na pewnej grupie, jeżeli dasz pozwolenie. Dobra, zostaję przy tym. Remont jest do aktywowania. A tu coś jest. Pasywka. Słabo. Dobra, już sprawdzam, czy mogę. Charge, nie chcę. No, mogę. Chyba zostanę przy tej niezniszczalności. Dobra. Ja już to mam obcykane. Wszystko, jestem ready. Demon, to chodzi o zdrowie, o ile się nie mylę, tak? No, szkur. Tak, 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 że mówisz, że przestajesz na razie nagrywać. Tam cały ten... o, tam linku, czy jak to tam... ten... dałeś do tej swojej grupy, tak? Bo ja tam byłem dwa razy, ale tam muszę się połapać w tej grupie, bo tam są różne takie... nie wiem, dziedziny, czy jak to nazwać, takie działy i muszę sobie popatrzeć, poczytać. Że tak, a jak Sar, nie wiem, wysłał ci zaproszenie, czy coś? Dlaczego? Czy tam dodał ten twój kanał na DC, czy coś takiego? Ja go tam mam bodajże w tym... od znajomych. Tak, chyba mam, muszę by to potwierdzić, ale... jest jego u mnie ten nick. No. Bo on prowadzi ten cały ten? Tak. A. I mu zajebiście to wychodzi. No to tam może ty, nie wiem, czy tam masz jako administrator, czy jako tylko zwykły taki tosik. Nie wiem, to tam jak będziesz chciał, to możesz tam jakieś anotacje, czy zdanie, czy co tam napisać na przykład. Bo ja tam dałem ten. Dzięki. No. Dwa. Tam trzeba było zaznaczyć tego ptaszka o te prawa, nie? Tak. Zaznaczyłem, poczytałem i ten. Tam jedno zdanie chyba napisałem też. No i tam wklejasz link z filmiku, no. Wrzucasz filmik, no nie? No link, i... po prostu dałem tak i ten, nie? No. Nie wiem, jak będzie ktoś chciał, to... może z tamtej grupy, nie wiem, jest to zainteresowany, to może tam przyjść do Landryna, czy do mnie na kanał, popatrzeć. No, tam do innych osób, które tam są w grupie, bo tam mówię, muszę trochę jeszcze popatrzeć, bardziej się zainteresować, wejść tam gdzie nie gdzie. Zabici. Jak tam Kubi z filmem? Tak, musimy sobie pomagać Damon. Dokładnie. No, trzeba, ten. Ja mam nawet w informacji konwertujesz. Na kanale, że tam właśnie my mniejsze kanały powinniśmy sobie się wspierać i pomagać. Mali youtuberzy, a nie, bo te duże i wielkie kanały nigdy nam nie pomogą, nigdy nie wesprą. Tylko my musimy się nawzajem, żeby po prostu rozgłaśniać swoje te, promować, rozgłaśniać swoje kanały. Nawet nie chodzi o rozgłaśnianie, po prostu jakieś rodzaje pomocy, bo tam promocja to jest pół biedy. Chodzi o wspólna pomoc, a przy okazji gdzieś może trafić pewnie pseudopromka czy coś. Tak.
Tylko że bardzo często ludzie niektórzy robią tak, że robią pod płaszczykiem pomocy, a tylko dają z jednej strony, liczą na tak, że dobra, tu niby ja będę tutaj pomagał, promował, a tak naprawdę on by chciał ten ktoś, żeby tylko wszystko do niego, nie? Wiesz jak? Wpisz gildia Landryna. Gildia, dobrze mówię? No. Gildia Landryna. To chyba gildia cukierków Landryniek. Tak. Nie, no, ja tam się żartuję, nie? Powinna być taka grupka. Wiesz co ty, wracamy się do tego drugiego wejścia, tylko to jest kawałeczek. Tutaj po lewej stronie, widzisz na mapie, jest takie wejście. Idziemy tam czy nie? Tak, tak. Dobra, no to wtedy to parę minut nam to zajmie. Dotarcie tam, bo tam nie byliśmy bodajże. Wiesz, no można ominąć i olać, no ale z drugiej strony, a no widelec może jakieś ciekawe przedmioty dojdą, a może jakieś fajne będą wrogowie, że będzie jakiś koks konkret albo boss. Boss to raczej bym się nie spodziewał. Kurwa, gdzie ja idę? Tu za mną. Czekaj, tędy, a i tu. Chwila, coś ja pier... A, to... A myślałem, że mogę coś... Właśnie też miałem się ciebie pytać o DC Demon, jak ten... Czy cię można znaleźć gdzieś? Nie, czy tego? Demona. To teraz jesteśmy prywatnie u znajomego na Discordzie. Bo demon chciałby wejść i pogadać z nami. Co? Bo demon chciałby wejść i pogadać z nami. No to jak ja ci tutaj wyślę to zaproszenie, co wbiję. Zobacz co ten, to dasz ty wysłać linka na tym, na czacie? To już. Jak ma uprawnienia, to pewnie da radę. Dobra, to będzie do Kubiego. O, tutaj coś jest. Siorbne, zimne pićko. Masz na czacie ten link, czy nie ma na czacie? Jeszcze nie doszedł, bo to może być opóźnienie. Dobra, wchodzimy, tak? Jo. Okej. Okay. Poziom pierwszy. My tu czasem nie byliśmy? Chyba nie, nie? Nie. Raczej nie przypominam. Jest zbyt mrocznie. Poza tym, znaczy, układ komnaty ten. Tak, jest inny. No. To jest podobny, co wcześniej graliśmy. Tak. Takiej komnaty. Co masz? Jeszcze nie ma. Byłeś to tam, że mnie zaprosił. No. Poczekaj, demon. O, coś takiego. To może być. No, ten lód robi robotę. Ta śnieżyca. A, kurwa, nie sensu to kliknąłem. Później pewnie będą mocniejsze rzeczy, nie? Bo to jest fajne, ale może być słabsze w porównaniu o moc do tej śnieżycy. O, skrzynia. Ciup. Niebieski czyn, ale jaki? Dla mnie. Jednoręczne. Okej, dobra, to czekamy. Ja sobie zostawię, ale nie będę ten używał.
A, dobra. Dobra. Kurwa, znajomo teraz coś mi wygląda to. A kosa to też nie dla mnie. Demon? Nie, bo to mówisz, że jakaś znajoma coś. Jaka znajoma? Nie, nie, nic nie mówię. Mówisz, że znajoma. A że znajoma ta mapa tutaj jest. A, no, taka ona podobna jak wcześniej. Ale wrogowie pewnie tutaj. O, mam tu mini kupciku. Tutaj zostawić. Warto ubić. Łączą, widzę. Bardziej, to że oni się leczą. Ja to miałem takie wrażenie. Ja poszedłem w drugą stronę chyba. No dobra, spoko, ja tu się z nimi. Powiedzmy, że męczę. A ja tam się ty męczysz. Znaczy nie no, chodzi o to, że tutaj kółkę jednego, dwa lata, a tamten leczy tego. Aha. I tak to koło się zamyka. Tak. Jednego już ubiłem, to mniej będzie do niego, bo mają takie linie te łucznicy ze sobą, takie magiczne. No, teraz zabiję drugiego. Mam nadzieję. Padaj łuczniku, ścierwo. Dobra, patrz, teraz tu jeszcze jeden. Oni uciekają. Wiesz, ja u demona byłem na kilku filmikach. Naprawdę bardzo fajna osoba. O ile złota. Kurwa, odjedź tym tryplem. Co, na kanale byłeś? Gdzie? Tak, u demona i ten. No pan, na kampanie. I naprawdę... Co? Bitwa grabieży. To chyba dla ciebie, tak? A co, jakiś to... Tutaj. Jakiś centurion studni, to? No chyba tak. Zobaczę. Ręczna. No niby tak. Powiem ci takie sobie. Jak chcesz, to weź i sprzedaj. Bo ja to mówię, słuchaj, co nie potrzebuję za bardzo. A w tyle. Słabe, no. O, w ten sposób to powiem. No spokojnie. Pusto, głucho. Poczekaj, ja coś zrobię. Dobra, jak masz coś iść zrobić, to ja poczekam. Ja tutaj szybko to... Dobra, nie ma... Ogarnę. Luzik.